10 minut. Panie Hakso, chce mnie pan zamordować. No brawo, panie Piotrku, no zremisował pan. No, panie Mariuszu, gram szybciej. Bardzo na to teraz mi pan mówi, tam ręka mi się trzęsła. Nie mogłem, panie Grzegorzu, G4, bo by nastąpiło. A to jest coś fatalnego. Bo gram normalny smoczy, gdzie pion stoi na C3, blokuje konia. Jak obronić tego? Gram normalny smoczy, zroszuję, zagram D5. Bardzo dziękuję, panie Piotrku. Właśnie tak prześlepiłem. Teraz to się mogę, na 10 minut się mogę rozluźnić. No nie, no gramy smoczy. Po wymianie pionów gramy smoczy. To się mówi językiem szachowym w bardzo dobrej redakcji dla czarnych. To się nazywa redakcja. Pytano mnie na Skype'ie o definicję kontrgry. Co to jest kontrgra? Kontrgra to nie jest inicjatywa. Kontrgry można nie mieć. To znaczy kontrgra to jest, są aktywne możliwości przeciwnika przeciwko naszej aktywnej grze. Kontrgra. Gra z kontrą. Goniec D3. To zroszuję i gram D5. Jak widzicie, tu nie ma ataku na króla, gramy po prostu w szaszki. Hetman D2, po co tu? No wszyscy chcą wymieniać czarnopolowe gońce, nie ma czasu na to. Tu mogłem grać oczywiście skoczek G4, ale nie jestem złośliwy. Teraz gram E5, E4. No nie no. Ojejku. Jak tak można grać? Rozszadę zrobić. Wieża E1, goniec H6. Tak, panie Grzegorzu, wieża E8 z ucieczką byłoby dobre, ale no tutaj mam przewagę w rozwoju. To po co mam się wygłupiać? O. Po co ja mam się wygłupiać? Przy przewadze w rozwoju. Może coś sobie zabiorę. Szachista musi być chciwy i pazerny. Nie ma czarnopolo. Marsz pionem H jest za wolny. Bo się cofnę przez D4 na G7, nie będę brał wieży. Kto tu jeszcze czeka? Zagram jeszcze z panem Taschem. Kto to jest pan Tasch? Tutaj macie inne te. Tu mam 6 widzów, nikt się nie odzywa, boją się pisać. Rzutka martwa, tam proszę
Nie bać się na zrzutkę coś wrzucić, tylko proszę wszędzie odhaczywać opcję opłat. Tam nie ma żadnych opłat, aczkolwiek program co chwila robi, a jak raz wypłacałem pieniądze ze zrzutki, to mi próbowali wmówić, że tam oni ponoszą odpłatność. Roszada. Biorę piona centralnego biorę. Wolę centralnego. Jest piątek turniej, oczywiście. To chyba hetmana trzeba obronić. O, obroniłem hetmana. Hetmana trzeba obronić. No czepiam się, panie fanie, o partykuł. Oczywiście, no trzeba zaczynać. To jest bardzo powszechne. Ja sam często łapię się na tym, że nie używam partykuły czy. Że pan jeszcze z dużej litery pisał, panie fanie. Zdanie z dużej litery zaczynać. To jest taka metoda. Jest taka metoda. Która mówi, wszyscy kłamią. Znak zapytania na końcu. I wszyscy przeczytają, że wszyscy kłamią. A znak zapytania pokazuje, że może nie za bardzo. Związanie. Związanie. A kto oglądał dzisiaj końcówki pionkowe, które wystawiłem? Oglądał ktoś? Panie Grzegorzu, ja panu polecam końcówki pionkowe. Tam widziałem taką partię. Chyba 40 odcinek wystawiłem. Czy ktoś widział, że ja zaczynam numerację od 3 zer? Dlaczego? Kto wie, czemu zaczynam numerację od 3 zer? A tu jest kamera. To widać ręce odwrotnie. Jak macham prawą, to widać jakby z lewej strony. Dalej trzymam związanie. Mam jeszcze wieżę. Mam jeszcze wieżę do związania. Panie Grzegorzu, a miał pan wstawać o 7 rano? Dwa razy atakuje tu. O, żółtą mam. Żółta pokrywa niebieską. Ale numer. Shift nic nie daje. Shift nie działa. Znaczy control nie działa. Pan Metter, na poziomie trzeciej i pierwszej kategorii lepiej się skupić na końcówkach, że środkowych czy debiutach. Coś mi podpowiada, że końcówki. Nie ma tak. Nie ma, no na im wyższy poziom, tym większa rola końcówek. No tym większa rola końcówek. Wszystko zależy, jakim tempem się gra. Jeżeli się gra tempem, gdzie na ostatnie ruchy dodaje się 30 sekund, no to trzeba końcówki znać. Na drugiej linii wieża, mam lufcik, dobrze się czuję. Czuję, że łyknę jeszcze piona B2. Łyknę, tu nie mogę tego, bo nie zagram F5. Najpierw trzeba króla na G7. Gońca trzeba wygonić, bo jest niebezpieczne. Przywiązać wieżę do punktu F2, żeby nie szalała. Podciągnąć króla.
Biały nie ma co grać. Control nie działa, panie Grzegorzu. Shift działa. Ale jeszcze jest żółta. No, dziękuję.